Witam serdecznie w takim odcinku już trzeci bodajże. W tym odcineczku sobie dzisiaj troszeczkę mamy tutaj zapotrzebowanie, zauważyłem na, powiem wam zaraz, powiem tutaj na strych i plac PGR. Zobaczmy co nam tutaj. Plac PGR nie mamy. Ale za to na strych, co my tu możemy zawieźć im? W sumie słomę mamy. Mamy trochę tej słomy. To myślę, że możemy sobie ją tutaj im zawieźć, gdyż nasze pinki mają tego poprzedniego pola. Także jak najbardziej myślę, chociaż w sumie może to zapłacić za tor. A my tak. O Jezus. Spadnie. No. A... Dobra, w każdym razie sprzedamy sobie to, co tutaj mamy, tę słomę, gdyż jak widzicie, od tą słomę tutaj, tyle nie potrzebujemy, bo kilka belek jest, którą to ja akurat nic z niej nie zrobię, bo póki co to świnie mam, na świnie mam, jak nie będę miał to. Jeszcze mam na tym, na sklepie. Ale to akurat dwójkę mietka możemy zawieść, sprzedać zawsze te parę groszy. Kukurydza nam widzę, że już powoli rośnie. Jakoś to ładnie poukładajmy. O, masz słomo. Taki odcinek luźny w sumie, po prostu ze sprzedaży naszych belek, których i tak nie będziemy na razie, tak na razie nie potrzebujemy, bo mamy trochę ich już, że tak powiem, zamagazynowanych. Na ten sezon myślę, że raczej nie zmieni się tutaj nam, prawda, liczba, dużo nam nie przybędzie tych świń. A oborniku no nie wiem, zobaczymy tutaj jak nam dadzą te świnie oborniku. Na razie nam dają dobrze, myślę, że na to pole już byśmy mieli, żeby zrobić właśnie taką tutaj taki odcineczek. O, posiada pies, szczeka, żeby tutaj zrobić takie, o Jezus, odcineczek z właśnie wywozu, raz, że obornika, dwa, pol nawozu. Dobra, może być. A to co my tu będziemy mieli, to akurat jedziemy sobie sprzedać. Zawsze to trochę grosza. O. Tak. Myślę, że tutaj za 2000 to zarobimy. Tutaj z mieciem to do my dogadanie jesteśmy, to wiecie, nie powinno być problemów żadnych.
tutaj tak akurat, wiecie, na szybko to się zbiera, to nie miałem kiedy akurat tutaj tego wyzbierać. A częściowo już pozbierałem swoje, a tutaj jeszcze na tym polu, że tak powiem, widnieje to. A akurat trafiła się dobra cena, więc się tu się to sprzeda. Nie będziemy już tutaj jeździć dwa razy, tylko właśnie polecimy sobie raz, żeby tutaj to wszystko od razu sprzedać. Dobra. To jakoś tak. Okej. Nie myślę, że te trzy gdzieś tu wejdą. O! Wait. Jakoś tu tak, o. No. No nie, jak to szlak. Trzeba będzie to jakoś, przekładać. Tu. Tam daj, delikatnie tutaj. A. I tu jeszcze mam jedną. Wow. Tutaj damy, ciach. Dobra. Zobaczymy, ile za to dostaniemy. Umietka. Jeszcze tą jedną tylko zapakujemy jakoś. Powinna gdzieś tu się nam... się tu zmieści. O, idealnie. Nic nie spadło, nic, no to jedziemy ten strych. W ogóle ten strych to jest gdzie? Tu, czyli okej. Okay. Naprawdę to możemy sobie zawrócić i przez drogę jechać, jak to się mówi. Tutaj prawo na ten strych. Akurat taka krótka akcja ze sprzedaży, bo wyskoczyło na zapotrzebowanie, więc 4000 się przydadzą, bo już nasze konto jest bardzo małe już. Zobaczymy, jak z następnymi dniami tu będzie. Dobra. Dobrze, chociaż tak jak mówię, te... O! A co to tutaj robi? Oj. Nas. Okej, udało się. Lecimy. Mam nadzieję, że chyba... chyba więcej belek to już nie będzie. Dobra. Sobie w lewo odbijemy, tylko teraz nie wiem, tam gdzie skręcał. Dobra. Koguta sobie zapalimy, bo jedziemy z takim lekkim gabarytem. Nie wiem, czy będzie dźwięk, wszystko to się dostosuje dopiero podczas oglądania turki. Ja będę wtedy to jakoś mniej więcej, wiecie,
dostosowywał do mojego dźwięku, mojego głosu oraz dźwięku z gry. Dobra, lecimy do miotka. Tylko teraz tak, czy miecie to chcę tu. Nie, tu jestem. Czekajcie. Stryk jest dalej, to jest plac Pogierowski. Okej. Ostrożnie, tu. To się zastanawiam, że ja chyba... zawrócić, no. Najpierw taką akcję szybką. Zetor 7745, dobra. Więc sobie zawrócimy i to jest z tamtej strony wjazd, tylko to nic nam nie jedzie, nie. To jest po drugiej stronie, w sensie obok, no nie. Jeszcze kawałek. Tutaj chłopaki mają, tak? Dobra. Czyli 800 zarobiliśmy. No, dobre i 800, prawda? Ale jeszcze mają zapotrzebowanie, także myślę, że można będzie tutaj na spokojnie sobie to ogarnąć. A ja co, wracam na ten i mam nadzieję, że ta ostrość teraz, która jest, jest już właśnie tą, którą chciałem mieć na nagrywaniu dla was. Bo kurczę, męczyłem się naprawdę, bardzo, wierzcie mi, żeby ta karta mi wysłużyła, żeby móc ustawić nagrywanie jakoś w jakości dobrej, musiałem się naprawdę natrudzić. 3 godziny. Cholera, ile ja odcinków nagrałem i wszystko poszło, że tak powiem, psu w mordę. Ale w końcu znalazłem poradnik. Naprawdę, dzięki temu chłopakowi już nie powinno być żadnych lagów. Jeszcze trochę popróbuję w górę, w dół jakości, żeby była ta jeszcze płynniejsza taka, bo nieraz tam gdzieś są jakieś te przecinki takie minimalne widać. Są, bo są, ale jest naprawdę jakość taką, jaką nagrywam, taką mam. Dalej, jeszcze. Ta przyczepka, powiem wam, że jak najbardziej ona tutaj dobra. Zobaczymy, jak tutaj nasze świnki. No, już oborniku ładnie dały. Macie nagrodę. Kupi. Damy im jeszcze tutaj, o, tak. Po jednej. O, dwie. Pokaż mi tutaj, jak to wygląda. 6000 są już teraz potrzebują. Dobra, wkręcimy sobie im wodę. Dobra. Zakręcimy. Mają pełno, pełno. Aha, czyli tu mamy już rezerwę. 2000, 5000, dobra. 2000 gnojówki, czyli tak naprawdę to jest mało widać. Jak to wygląda u nich rozmnażanie się? 15 godzin. 12, tutaj jest w ten sposób. Teraz myślę, czy jeśli byśmy się zdecydowali na czekajcie, bo to jest tu. To chyba tak. No. Jakie ja mam w ogóle te świnki pokazać mi? Świnią czarną mam najwięcej. Trzeba mi teraz tak, różową kupić. Aha, bo my nie mamy aż tu pieniędzy, mam tylko 2000, czyli w sumie nie kupimy nic. I nie wiem gdzie, w co.
Dobra, no ale rozmnażać się rozmnażają same, więc w sumie jest ok. Tutaj mamy trochę słomy, także myślę, że na ten sezon nam wystarczy. Tą bawełnę trzeba będzie zlikwidować. Ja tu sobie zapiszę grę. I kończę. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, zostawcie subskrypcję oraz łapeczkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby napisać w komentarzu, czy taka jakoś wam się podoba.